Ja do Mielca przyjechałem jako 3-letnie dziecko. A pamiętam, jak mój dziadek, rodzice, którzy szukali swojego miejsca na ziemi, tam gdzieś na ziemiach zachodnich, mówili, tam Niemcy jeszcze wrócą. Nigdy nic nie wiadomo, musicie tu wybudować dom, gdzie jest prawdziwa Polska. Tak wtedy wielu ludzi tak myślało, takimi kategoriami. I dziadek kupił bardzo tanie działkę za budynkiem, starym budynkiem Urzędu Bezpieczeństwa przy Narutowiczu. Oczywiście mama przyjechała, załamała ręce, mówi, gdzie tuż, gdzieś tą, gdzie my ten dom, tu przy tej katowni, ma nasz dom rodzinny ma stanąć. A dziadek, który miał wielką mądrość, był takim chłopem z krwi i kości, mówi, nie takie imperia popadały, oni też tu kiedyś się stąd wyniosą, nic się nie ma. No te prorocze słowa się spełniły. Wprawdzie po latach dziadek ich nie dożył. Ale wtedy no, całe moje życie związane w zasadzie dorosło z Mielcem. Pamiętam, że chodziłem do szkoły męskiej, do jedynki. Zresztą tu pan dyrektor też siedzi. Tam jak pogrzebię w tych swoich księgach, to tam jestem. Jeszcze pszczółkę dostałem jako jeden z najlepszych uczniów, no później trochę było gorzej.